Cześć, tu Ania Strafit i w ramach mojej serii rozmów dzisiaj będę rozmawiać z Karolem Kamińskim z Merik Studio. Dzięki Karol za przyjęcie mojego zaproszenia. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Karol nie jest herowcem, jest kontentowcem. To może być dla niektórych ciekawostka i wyłamanie się z dotychczasowych rozmów, ale zaraz obiecuję, że wszystko się wyjaśni. Mój pomysł na to, żeby porozmawiać z Karolem, wziął się z tego, że w internecie siłą rzeczy oglądam bardzo dużo stron związanych z pracą i kiedy chciałam odpalić kolejną playlistę na YouTubie, wskoczyła mi reklama. I nie była to irytująca reklama jak cała reszta, tylko była to reklama oferty pracy właśnie Merik Studio. Pierwsza chyba w życiu obejrzana od początku do końca reklama na YouTubie, która dodatkowo skłoniła mnie do tego, żeby przejść, zobaczyć pozostałe filmiki. Stąd też właśnie zaproszenie dzisiaj Karola, który jak się potem okazało jest pomysłodawcą. Jak wpadłeś na ten pomysł? Bardzo się cieszę, że akurat ta reklama Cię zaciekawiła i obejrzała się do końca. Naprawdę to jest miód na moje serduszko. Jeśli chodzi o sam content wideo, który zaczęliśmy tworzyć w Meriksie, to po prostu śledziliśmy te raporty na temat wideo marketingu od dłuższego czasu. No i te liczby, które pojawiały się w tych raportach, były zastraszające aż, bo mówiło o tym, że chociażby w takim raporcie Cisco, który jest cytowany chyba w każdej publikacji na temat wideomarketingu, że do 2021 roku ponad 80% ruchu w internecie będzie generowanego z treści wideo. Więc stwierdziliśmy po prostu, że skoro coraz więcej raportów, coraz więcej po prostu sami widzimy, że treści wideo powstaje w internecie, no to tak trochę ponad rok temu stwierdziliśmy, że chcemy w to wejść, a że ja interesuję się wideomarketingiem i sam też tworzę treści wideo, więc było to o tyle łatwiejsze, że chcieliśmy po prostu coś takiego zrobić i dlatego zdecydowaliśmy się wejść w to. Okej, czyli postanowiłeś pójść za duchem czasu, nazwijmy to, i raportami, które wskazywały na to, że to jest coraz bardziej popularne. Natomiast w marketingu owszem, ale w rekrutacji to jest chyba jednak trochę nowość. Znane są takie wideo typowo employer brandingowe, które pokazują, jak wygląda firma, jak się w niej pracuje. Natomiast no, nie da się ukryć, że wiele z nich jest po prostu trochę sztucznych i rzadko kiedy da się trafić na taki materiał wideo dotyczący pracy w danym biurze czy w danej firmie, który byłby taki typowo od serca ze strony pracownika. I my chcieliśmy właśnie taki efekt osiągnąć, dlatego też te nasze treści ebowo HR-owe, nie staraliśmy się ich przekazać w jednym filmie, tylko zrobiliśmy całą serię filmów stanowiskowych na temat różnych stanowisk, które mamy tutaj w naszym software house'ie. Okej, przyszedłeś do zespołu i powiedzieli, że masz taki pomysł. Jak zareagowali? Akurat bardzo dobrze, bo też w Merik Studio mamy taką bardzo pozytywną atmosferę. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę no, gramy do jednej bramki. Każde działania każdego działu mają skupić się tak naprawdę nad tym, żeby firma lepiej funkcjonowała. I gdy okazało się po prostu, że te treści, które tworzymy, które po prostu nagrałem i zrobiłem, są fajne nie tylko pod kątem jakościowym, ale też na przykład sprzyjają po prostu konwersji, no to stwierdziliśmy, że chcemy dalej w to iść, chcemy robić kolejne treści, no i tak także HR-owe. Tak naprawdę pierwszy film chyba, który nagrałem w Merik Studio, był właśnie filmem HR-owym na temat spotkań informacyjnych tutaj u nas, więc no w sumie od HR-u się zaczęło. Okej, czyli nikt nie postukał się w głowę, nie powiedział, ja się na to nie pisałem, tylko jednak dało się namówić, bo wydaje mi się, że dużo osób ma opory na jednak występowanie przed kamerą, szczególnie jeżeli masz takie stanowisko, które na co dzień nie wymaga kontaktu ani z klientami, ani z takiego, nie czują się swobodnie, a moim zdaniem, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, chociaż już w sumie trochę o tym wspomniałeś, kluczem do sukcesu takich filmów jest chyba właśnie autentyczność, to, że nie ma scenariusza. Mieliście scenariusze? W przypadku tych filmów HR-owych nie mieliśmy. Polega na tym, że
zazwyczaj przygotowuję pytania, na które dana osoba będzie mi później odpowiadać podczas takiej rozmowy. I te pytania oczywiście ona ma wcześniej, żeby ewentualnie mogła sobie przygotować wypowiedzi albo po prostu przemyśleć ten temat. Natomiast też, tak jak zapowiedziałaś na samym początku, też zawsze dodaję gdzieś coś od siebie podczas takiej rozmowy, żeby trochę rozluźnić temat, bo no, nie da się ukryć, że występowanie przed kamerą nigdy nie będzie dla nas rzeczą naturalną. To nie jest coś, co robimy na co dzień, więc ten stres zawsze się będzie gdzieś pojawiać. Więc też gdy wprowadzaliśmy wideo marketing, postanowiliśmy przygotować taką prezentację dla pracowników na takich wydarzeniach wewnętrznych, które mamy. To nazywa się piorunujące spotkania, gdzie po prostu każdy, kto chce się podzielić jakąś wiedzą, to dzieli się z innymi pracownikami. No i akurat przygotowałem prezentację na temat tego, że zamierzamy wdrażać wideo marketing i po prostu przekazałem pracownikom, dlaczego to jest ważne, dlaczego w to idziemy i też jaka będzie ich rola, jak oni mogą się przygotować do tego. I myślę, że to też sprawiło, że dużo chętniej brali udział w takich filmach. Natomiast też przygotowałem osobne materiały na temat występowania przed kamerą. Myślę, że to też sprawiło trochę, że było im łatwiej wystąpić w takich filmach. No i też myślę, że zadziałało to, o czym mówiłem też wcześniej, że w Merik Studio jesteśmy mocno nastawieni na rozwój, to jednak trochę walczymy z tym stereotypem programisty, który gdzieś siedzi sobie w piwnicy cały dzień i nie wychodzi z niej i unika kontaktu ze światem zewnętrznym. Natomiast tak, to na pewno sprawiło, że zresztą nie tylko programiści, bo w tych filmach występują też osoby z działu business development, z QA, project managerzy, więc naprawdę mamy to szczęście, że pracują tutaj takie osoby, które chcą się tą wiedzą dzielić i tworzenie takich treści wtedy jest no, dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze. Okej, a przygotowywaliście ich w jakiś sposób, czy dosłownie mówiliście bądź sobą, czuj się swobodnie, czy jednak jakieś tam małe wskazówki typu jak usiąść, co mówić, jak mówić, czy zupełnie pozwoliliście im oddać siebie? Oczywiście były takie drobne wskazówki do tego, na temat tego, no tak jak mówisz, jak usiąść, co robić z rękami, natomiast to było tylko takie rady, które miały sprawić, żeby oni czuli się lepiej przed kamerą, żeby ta kamera ich nie zablokowała, a wręcz przeciwnie, żeby mogli właśnie bardzo naturalnie wypaść i mówić to, co czują, bo tak jak wcześniej zapytałaś, nie wiem, czy do końca odpowiedziałam na to pytanie, że nie przygotowujemy sobie scenariusza, tylko po prostu mam gdzieś w głowie jakiś zarys na to, jak dany film ma wyglądać, bo pozornie tak naprawdę te filmy z tej serii stanowiskowej, one są o czym, każdy o czym innym, tak? No bo mamy film o Python deweloperze, o JavaScript deweloperze, o project managerze, zupełnie inny, o designerach, więc tak naprawdę może się wydawać, że są o czymś innym, natomiast każdy z nich tak naprawdę mówi o tym, jakim się pracuje w Merik Studio, nad jakimi projektami lubią pracować i za co lubią pracę w Merik Studio, więc taki zamysł ogólny na to, jak zrobię ten film jest, natomiast to, co oni powiedzą, to jak wypełnią go treścią, to jest całkowicie po ich stronie. Widziałam, że część filmów, jeśli nie wszystkie, zaczynały się od tak zwanych bloopersów, czyli takich jakby scen zza kamery, takich zupełnie luźnych. Zastanawiałam się wtedy, czy były jakieś bloopersy, gdzie ktoś poczuł się zbyt swobodnie i postanowiliśmy cię tego jednak nie użyć, bo tego było za dużo, czy raczej nie? Pewnie coś takiego było, ale to już nie, jeśli już to puszczaliśmy to wewnętrznie u nas, bo no bo to z drugiej strony też jest dosyć śmieszna sprawa, te bloopersy i to z jednej strony wstawiłem to tam, żeby to było tak jakby częścią tej serii, dlatego że no, jedną z ważnych wartości Merixa, którą przekazujemy, staramy się przekazywać gdzieś w naszych komunikatach marketingowych, HR-owych, employer brandingowych, jest atmosfera, jaka tu panuje, a nie da się ukryć, że
trudno jest to przekazać w jednym blogpoście, czy w jednym zdjęciu, czy nawet w jednym filmie. Dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić tę serię i te bloopersy na początku, które no już na początku rozluźniają atmosferę, wprowadzają trochę tego luzu i jeszcze bardziej skracają dystans między osobą, która to ogląda, a nami, a my Riksem. Okej, okay, jak to wyglądało od strony technicznej? Bo już powiedziałeś mniej więcej o tym, że no scenariusza nie było, ale dostawali mniej więcej pytania, jakie padną, żeby mogli się przygotować. Ale czy w jakiś sposób outsourcowaliście którąś z części, nagranie, montaż? Czy była to w całości od A do Z wasza praca? Nie, nic nie outsourcowaliśmy w całości. Była to nasza praca. Ja nagrywałem, ja montowałem, więc wszystko było po naszej stronie. I z jednej strony pozwala to nam jakby mieć cały czas dostęp do tych treści, więc to jest fajne w robieniu tych rzeczy u siebie, że nie zamawiamy tak naprawdę jednego filmu u jakiejś zewnętrznej firmy, tylko mamy do tego dostęp cały czas. Jeżeli za rok będziemy chcieli sobie wykorzystać te treści w jakiś zupełnie inny sposób, to będziemy mogli to zrobić. A po drugie, jest to o tyle ważne, że dużo łatwiej było dzięki temu uzyskać tę naturalność, no bo rozmawiałem z osobami, które mnie znają, więc dużo prościej było rozluźnić atmosferę podczas nagrywania i pozbyć się tego stresu. Okej, okay, ten wasz wideo content to tak naprawdę nie jest tylko rekrutacja, tego jest więcej, po prostu rekrutacja jest jedną z playlist. Mógłbyś zdradzić, jakim się cieszy zainteresowaniem, w sensie jaką część całości to jest właśnie wideo content rekrutacyjny, ile w sumie ma wyświetleń? Na razie, tak jak mówisz, to jest osobna playlista. Pracuj w Merik Studio, jeśli się nie mylę, tak ją nazwałem. A oprócz tego też ważnym elementem tych działań naszych rekrutacyjnych jest podcast, który nagrywamy. Właśnie tutaj korzystam sobie teraz z mikrofonu, którym chłopaki go nagrywają. Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła nagrywają piątki po deployu, więc to też zawsze teraz te nasze siły promowania tych treści są głównie skupione na promowaniu piątków po deployu, więc siłą rzeczy te filmy mają cały czas więcej wyświetleń, czy to na YouTubie, czy na Spotify'u, czy na Apple Podcast. Natomiast muszę przyznać, że te filmy stanowiskowe, o których też tutaj rozmawiamy, na razie nie mają zbyt wielu wyświetleń, ale to dlatego, że no nie skupiamy się na razie na ich promowaniu. Głównie one służą właśnie działowi HR, który po pierwsze jakby te filmy są umieszczane na landing page'ach ofert pracy, co też pomaga. No i po drugie też są wysyłane potencjalnym kandydatom w mailach, więc to na razie spełnia taką rolę. Natomiast nasz dział kontentowy powiększa się. Już teraz dołączyła do nas Alicja, która też będzie wspierać działania wizualowe, więc na pewno mamy już przygotowane plany na promowanie tego kontentu, więc na pewno będą miały więcej wyświetleń. Natomiast też same wyświetlenia nie są rzeczą, która nas najbardziej tutaj interesuje, a jedną z metryk, którą śledzimy, jest zaangażowanie pod kątem średniego czasu obejrzenia. I co mnie też bardzo cieszy, bo o tej reklamie, o której ty wspomniałaś, liczba odtworzeń, w sensie YouTube zlicza na reklamach wyświetlenia i odtworzenia trochę inaczej, to znaczy wyświetlenie takiej reklamy liczy się dopiero po 30 sekundach, więc tych takich wyświetleń, które mają powyżej 30 sekund, mamy tam już kilkanaście tysięcy z tego, co widziałem, więc i średni czas oglądania znacznie powyżej 50%, a to jest naprawdę długi film, bo to ma chyba z 5 minut z tego, co pamiętam, więc naprawdę cieszy mnie to, że jest to treść, która angażuje ludzi i sprawia, że chcą ją oglądać. Okej, okay, a jaki był cel ogólnie tych filmów? Czy on był bardziej rekrutacyjny, bardziej employee brandingowy, może mix, a może jeszcze coś więcej? Myślę, że po trochu ze wszystkiego tak naprawdę. Trochę też wspomniałem o tym wcześniej, że chcieliśmy przede wszystkim w tych filmach stanowiskowych pokazać atmosferę, jaka panuje tutaj w Merik Studio oraz to, że
nasi pracownicy pracują nad naprawdę fajnymi projektami, których jest dużo i są one zróżnicowane. W filmie, na który ty trafiłaś, tak mi się wydaje, chcieliśmy pokazać po prostu, jak wygląda praca nad projektem tutaj, dlatego tam wypowiadały się osoby, które były albo z działu business development, albo z działu product design, także programiści, więc tam po prostu chcieliśmy przekazać, że praca w Medixie jest... Mamy konkretne procesy, które sprawiają, że pracuje się po prostu fajnie nad tymi projektami i to chcieliśmy tam przekazać. Okej, bo przejrzałam sobie właśnie więcej trochę kontentu niż te same stricte rekrutacyjne i trafiłam na jeden film, który się nazywa Jak wygląda praca nad projektem w Merix Studio. I wiem, że mówili, że nie zależy Wam na wyświetleniach, w sensie na liczbie, ale tutaj jest ona zdecydowanie imponująca, bo to jest prawie 120 tysięcy. I tak sobie pomyślałam, że nawet jeżeli celem na przykład w tym przypadku była rekrutacja, to w tym konkretnym filmie w bardzo fajny sposób można też sprzedać firmę potencjalnemu klientowi, więc chcąc, nie chcąc, te filmy chyba jednak jakieś działanie, nazwijmy to sprzedażowe, ma. Na pewno tak, zresztą też niektórzy nasi klienci, którzy wcześniej jeszcze przyjeżdżali do nas na warsztaty przed pandemią, czy teraz na warsztatach online, zwracają uwagę, że też skupiają się na tym, żeby prześledzić, jak wygląda firma wewnątrz, dlatego też przeglądają chociażby Instagrama, czy przeglądają właśnie YouTube'a, żeby dowiedzieć się, że pracują tu rzeczywiście ludzie, że to nie jest jakaś firma krzak, która tylko outsourcuje gdzieś indziej te prace, tylko rzeczywiście oni wiedzą, że tutaj pracują fajni ludzie, że jest fajna atmosfera. Nawet jeden z klientów nam to też przyznał na filmie, więc mamy to nagrane, że jest przekonany, że po prostu ta kultura pracy, którą mamy w Merix Studio, sprawia, że produkty, które tworzymy, będą wysokiej jakości. To są jego słowa. Więc super. Masz rację, to te filmy rzeczywiście pomagają. Pomagają, bo pokazują, że jest tutaj grupa, no dość duża grupa, bo już prawie 200 osób tutaj mamy, że grupa fajnych ludzi, którzy mają pasję i pracują nad tym, żeby te produkty były jak najlepsze. Okej, wspomniałeś już w sumie o tym, bo chciałam Ciebie zapytać o tym, jak promujecie ten content, bo zrobić content to jedno, ale potem sprawić, żeby ludzie na niego dotarli, go zobaczyli i gdzieś tam się w to zaangażowali, to jest zupełnie inna rzecz i jest równie ważna. O YouTubie już mniej więcej mówiliśmy. Powiedziałeś też, że umieszczacie te linki tych filmików przy ofertach pracy, wysyłacie też do kandydatów, ale na jakim etapie? Dobrze zrozumiałam? Nie wysyłacie. Okej, na pewno jest na ogłoszeniach, tak? Tak, to też dziewczyny z HR-u wysyłają te filmy do kandydatów. Nie wiem, na jakim to jest etapie. Mhm. Na pewno już jak jest... Nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno wysyłają, bo widziałem te wiadomości. Niezdecydowanego na pewno przekonają, to Ci mogę powiedzieć. Dokładnie. Myślę, że tak, zresztą też sami kandydaci to na rozmowach zauważają, że jeśli nawet nie wideo, na które trafili chociażby na YouTubie, to właśnie sam podcast Piątki po Deployu, który też ma dość dużą moc przyciągania kandydatów. Natomiast jeśli chodzi o inną promocję, to wiadomo, że remarketing gra tutaj dużą rolę i w tym remarketingu dobrze akurat sprawdza się ten film, jak pracujemy nad projektami. Wiem, że wykorzystujemy też nasz film dotyczący tego, jak wyglądał, czy wykorzystywaliśmy, jak wygląda nasze biuro, w którym Ola po prostu prowadza po biurze i pokazuje, jakie mamy fajne przestrzenie. Więc to są głównie działania remarketingowe też na Facebooku czy na LinkedInie, więc to są takie główne social media, gdzie używamy remarketingu dzięki tym filmom. Nie tylko filmy, jakby to jest fajne wideo marketingu, że on pozwala stworzyć taką różnorodność treści, które się przekazuje tym potencjalnym kandydatom czy potencjalnym klientom, więc na tym polega głównie promowanie tych filmów. Natomiast też te działania organiczne, czyli po prostu wysyłanie ich kandydatom, też działa. Okej, ja zanim umówiłam się z Tobą na tą rozmowę, obejrzałam wszystkie filmiki.
Chciałam na nie spojrzeć z perspektywy kandydata, czyli zakładam, że znalazłam ofertę pracy, chcę dowiedzieć się o Was więcej, obejrzę filmiki i spiszę sobie, czego się z nich dowiedziałam o pracy u Was. Lista, jaką mam, jest dosyć długa. Przeczytam Ci ją teraz, a Ty mi powiesz, czy dobrze zrozumiałam to, co chcieliście przekazać. Z punktu widzenia właśnie kandydata, który chce wziąć udział w rekrutacji. Dowiedziałam się, co robi zespół, w którym będę pracował. Z kim konkretnie będę pracował, czyli jaki jest staż ludzi, czym się zajmują. Jakie umiejętności powinna mieć, żeby dostać pracę w Merrick Studio? I tutaj w zależności od stanowiska one się trochę różniły, ale tak naprawdę była taka część wspólna, bo to był język angielski, otwartość, chęć do nauki i ciekawość. Dowiedziałam się, że bardzo dużo ludzi pracuje u Was od lat. To jest też fajne, wiedząc, że nie ma rotacji. Jaka jest metodologia prowadzenia projektów? W jakich technologiach tworzycie? Że jest bardzo duża różnorodność projektów, stała zmiana i każdy projekt, każdy dzień jest inny. Że zespół może liczyć na team liderów, którzy są bardzo pomocni. Że w rekrutacji oceniane jest i nazwijmy to punktowane jest międzynarodowe doświadczenie w konkretnej branży, na przykład fintech. Firma wspiera rozwój pracowników, czyli jeżeli ktoś mówi, że chce się jakoś, powiedzmy, przebranżowić trochę, to firma w tym wspiera. Dowiedziałam się, jak wygląda proces od kroku do kroku, krok po kroku. Dowiedziałam się o tym, że pracuje się w fajnym, nowoczesnym biurze, są pieski, jest rodzinna atmosfera. Gdybym miała opisać zespół, to jest to zespół utalentowanych entuzjastów z poczuciem humoru. Jest się od kogo uczyć. To jest jedna z rzeczy, które coraz więcej osób, z którymi rozmawiam, poszukujących pracy, mówi, że to jest dla nich ważne przy wyborze firmy, że jest od kogo się uczyć. Otwartość, dobra komunikacja i to, że jesteśmy zespołem. I to wszystko udało Wam się przekazać. 13 filmów, które mają około 40 minut. Mówię poza piątkami po deployu, takich typowo rekrutacyjnych. Więc wydaje mi się, że bardzo mocno wyczerpaliście temat, chociaż nie odczuwa się tego i ogląda się to z przyjemnością, a nie ma się poczucia, że jest to reklama. Czy jest coś, czego nie zauważyłam i nie wypisałam na mojej liście? Nie, mega się cieszę, że odniosłeś takie wrażenie, że tyle z tego wyniosłaś, bo właśnie takie to chcieliśmy pokazać, bo to są też elementy, o które kandydaci pytali na rekrutacjach, więc jakby te pytania, które tworzę sobie przy wstępnym planowaniu tego filmu, to też nie jest coś, co ja sobie wymyślam sam z głowy, tylko zawsze to konsultuję z działem HR, pytam o co mniej więcej, pytają kandydaci na spotkaniach rekrutacyjnych, żeby jak najwięcej informacji w tej skondensowanej formie im przekazać, żeby to było jak najbardziej treściwe i cieszę się, że się udaje. Tak, zdecydowanie tak. Powiedzmy, że ogląda nas teraz ktoś, kto widział Wasz content, powiedział, kurczę, ale fajne, chcę to też zrobić, ale nie wiem, jak się za to zabrać, a poza tym nie mam sprzętu za setki tysięcy. Moi pracownicy na pewno powiedzą, że oszalałam. Jakbyś mógł powiedzieć tak chociażby w kilku krokach, jak się do tego przygotować, co jest potrzebne, no i czy warto? Myślę, że na pewno warto i to też nie jest tak, że potrzebny jest od razu sprzęt za nie wiadomo ile pieniędzy. Ważne, że to znaczy, zacznę od tego, że po prostu najpierw trzeba zacząć. Tak jak jest taki fajny film Casey Neistata, jednego z najpopularniejszych vlogerów chyba na świecie, nazywa się Do What You Can't. I on w tym filmie, jakby cały film jest oparty na takiej, no jednej z najpopularniejszych chyba storytellingowych struktur, to znaczy, że jest sobie bohater, który ma jakiś plan, ale na przeszkodzie stoi wiele różnych przeszkód. No i, ale on jakby chce go osiągnąć, więc i po prostu to robi i Neistatowi chodziło o to, że po prostu rośnie pokolenie młodych twórców, którzy wystarczy, że wezmą sobie telefon, zaczną nagrywać i są świetnymi youtuberami. I po części tak jest także w tym przypadku. Mówię po części, dlatego że musimy pamiętać o tym, że jednak reprezentujemy firmę, mamy jakieś cele do osiągnięcia HR-owe czy employer brandingowe, więc ważne jest, żeby te działania wideomarketingowe także wpisały się w tę strategię, żeby nie traktować tego jako coś osobnego, że nagle pomyślimy sobie, o fajnie, nagramy sobie film z tego wydarzenia, wrzucimy go i tak
potraktujemy go osobnie, tylko żeby podejść do tego, tak jak chociażby podchodzi się do tworzenia blog posta, zrobić research, dowiedzieć się podstawowych elementów, mieć świadomość tego, co chcemy przekazać. I wtedy ten film na pewno będzie dużo lepszy. I ważne jest też według mnie, żeby przygotować się chociażby z takiej podstawowej obsługi sprzętu, który będziemy robić, żeby wiedzieć, jak powinno się poprawnie kadrować, chociażby tyle. I naprawdę tyle wystarczy, żeby stworzyć jakiś początkowy film. I naprawdę można zacząć nagrywać telefonem. Jeśli nie chcemy... Dobrą rzeczą jest wyjście od nagrywania storiesów, żeby trochę się przełamać z tym nagrywaniem. Chociażby teraz też LinkedIn umożliwił nagrywanie storiesów, więc to nie jest tylko tak, że Facebook, Instagram, ale też możemy na LinkedInie stworzyć jakieś treści wideo na stories. Natomiast trzeba zacząć, tak jak mówiłem, zdobyć jakąś podstawową wiedzę na temat filmowania, czy to telefonem, czy zakupić jakiś sprzęt do nagrywania, to jeśli chcemy coś lepszego, to po prostu polecam jakiś aparat. Może być bezlusterkowiec z wymienną optyką, żebyśmy mogli sobie dokupić do tego dwa obiektywy na przykład i zacząć po prostu się tym bawić, zacząć nagrywać i zobaczyć po prostu, co z tego wyjdzie i mieć na to plan. I myślę, że to jest dobre na początek. Okej, czyli pamiętać o autentyczności to raz. Można wybaczyć jakość, jeśli jest po prostu fajne i w jakiś sposób spełnia plan założenia, cel, który w ogóle trzeba sobie na początku określić. Czyli nagranie filmiku tylko po to, żeby się dzieje coś fajnego, chyba nie ma sensu, jeżeli to powinno być część czegoś wielkiego. Jak zmierzyć to, czy było warto? Bo sam mówisz, że wyświetlenia nie są może takie najważniejsze tak naprawdę. Mhm. Jaki był w ogóle odbiór? Właśnie może odbiór, to jak ludzie odbierają, czy są jakieś pozytywne komentarze, jest najlepszą metodą, żeby określić, czy było warto. Dokładnie tak. To jest, myślę, że najważniejsze. Z jednej strony fajnie, jeśli kandydaci o tym wspominają na rozmowach o pracę, można na przykład umieścić w formularzu rekrutacyjnym na stronie na przykład element, skąd się dowiedziałeś o Merik Studio, więc wiem, że niektórzy kandydaci wpisują, że na przykład z reklamy na YouTubie albo z piątków po deployu, więc to jest jeden ze sposobów na zmierzenie tego, jak duża jest skala tego, dopytywanie na rozmowach o pracę, ale też wewnętrznie po prostu pracownicy, którzy już tu pracują, zwracają mi uwagę, że ten content jest fajny, podoba im się to. Nawet jeśli nie występują w tym filmie, no to czują się fajnie z tym, że ich firma robi tego typu treści, więc to też jest element, żeby to sprawdzić. Natomiast no, jeśli chcemy sprawdzać to jakoś bardziej, mieć jakieś twarde dane, to możemy chociażby sprawdzać, ile osób rzeczywiście kliknęło, przeszło z danej reklamy na ofertę pracy, czy dalej wysłało nawet swoje CV do nas. To są takie rzeczy, które można mierzyć. Wiadomo, że są też jeszcze takie wewnątrz YouTube'owe czy Facebook'owe elementy, o których też już wspomniałem, czyli średnie zaangażowanie na danym filmie. Natomiast nie jest to rzecz najważniejsza. Dużo ważniejsze jest to takie pozytywne wrażenie, które się wywrze na potencjalnym kandydacie, czy na już obecnym pracowniku, czy nawet na kliencie, tak jak już wcześniej wspominaliśmy. Okej. Okay. Czyli nie żałujecie, warto, to myślę jest konkluzja dla wszystkich i do tego, żeby pamiętać o tej autentyczności. Ona jest najważniejsza, żeby mówić zgodnie z tym, co się faktycznie myśli i czuje i zawsze odbiór wtedy powinien być pozytywny. Jasne. Karol, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Kto nie widział jeszcze filmów rekrutacyjnych, zapraszam na YouTube'a Merik Studio. Playlista rekrutacyjna, naprawdę warto poświęcić te 40 minut, żeby obejrzeć te filmy. Dodaję Wasze filmy na listę moich polecanych dobrych praktyk, jeżeli chodzi o wideo content rekrutacyjny. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze nagrywać. Macie w planach? Tak, mamy w planach jeszcze kolejne. Budujemy sobie nawet takie osobne studio, gdzie będziemy nagrywać, więc jest w planach dużo, dużo rzeczy. No to czekam na film pełnometrażowy w takim razie. No może w przyszłości się nagra. Jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję za super rozmowę. Do usłyszenia.